Kao Halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Epnes, to jest Mass Effect 2. Widzimy się dokładnie w tym samym momencie, w którym ostatnio przestaliśmy grać. I lecimy dalej. Nie wiem, czy tu będzie... Czy tu spotkałem rzeczywiście jakiś silny opór. Aczkolwiek... Warto być przygotowanym na wszystko. To jest... Używasz snajperki. Dobrze, to używasz tego. No, ale może tak być. Siema, kurde. Ach, kurde. Użyłem szóstki. Zużyłem szóstki zamiast piątki. Dobra. To była jedyna walka, którą musieliśmy stoczyć. No to nie powiem, że to było. To byli moi najlepsi żołnierze. Powiedz mi to, co chcę wiedzieć. Odejdę. Gdzie ją wysłałaś? Sądzisz, że ją zdradzę? Nawet sobie nie wyobrażasz, co by mi za to zrobiła. Nazwa statku. Od tego zależy twoje życie, poruczniku. Możesz mnie zabić, ale ktoś z nas w końcu cię dopadnie, egzekutorko. Idź do diabła! Jak się nazywał statek, którym odleciała? Obyś znalazła spokój w objęciach bogini. Mam na imię Samara i jestem egzekutorką. Mam spór z tymi siostrami zaćmienia, lecz widzę przed sobą trzy uzbrojone postacie. Jesteśmy przyjaciółmi czy wrogami? Jestem komandor Shepard i potrzebuję twojej pomocy w niezwykle ważnej misji, Samaro. Zaszczycasz mnie, ale jestem teraz w trakcie śledztwa. Musisz mi pomóc pokonać zbieraczy. Zbieracze to potężni wrogowie. Z rozkoszą sprawdziłabym się z nimi w walce. Ale poszukuję niezwykle groźnej uciekinierki. Zapędziłam ją tutaj, ale siostry zaćmienia pomogły jej uciec. Muszę poznać nazwę statku, na którym odleciała, zanim zniknie po niej wszelki ślad. Chciałabym, żebyś zgodziła się pójść z człowiekiem, egzekutorko. Rozkazano mi cię aresztować, jeśli nie odejdziesz. Wypełniając rozkazy, podejmujesz znaczne ryzyko. Na szczęście nie będę musiała stawiać oporu. Mój kodeks każe mi współpracować z tobą przez jeden dzień. Po upływie tego czasu muszę wrócić do swojego śledztwa. Nie będę mogła cię uwolnić tak szybko. Nie będziesz w stanie mnie powstrzymać. Ach, człowiek się to gubi. Próbowałam ją przekonać, żeby odeszła z tobą. Detektyw ma rozkaz, żeby mnie aresztować. Nie mogę jej zmusić do jego odrzucenia. A po jednym dniu zerwiesz się do walki i uciekniesz z więzienia, zabijając każdego, kto stanie ci na drodze. Niestety tak. Zdobędę nazwę tego statku. Uczyń to, a przyłączę się do ciebie. Kodeks nie zostanie naruszony. Możesz mi powiedzieć, co... Wyrzekłyśmy się rodziny, przyjaciół, dzieci i wszelkich dóbr doczesnych, poza bronią i pancerzem. Przemierzamy przestrzeń Asarii, zwalczając bezprawie, jak nakazuje starożytny kodeks, który każda z nas zna na pamięć. Ilium może być zdominowane przez Asarii. Moja ofiara zbiegła do tego miejsca. Przysięgłam, że ją schwytam i podążę za nią wszędzie, gdzie... Egzekutorki rzadko opuszczają przestrzeń Asarii, ale muszę przestrzegać przysięgi. Jeśli przyjdzie mi cierpieć, przyjmę to bez słowa skargi. Przed chwilą nie chciałaś przerwać śledztwa, a teraz... Jeśli zostanę, będę zmuszona zabić wiele niewinnych osób, aby uniknąć aresztu. Na przykład mnie. Mogę umrzeć, a wtedy moja ofiara będzie mogła nadal mordować. Jeśli przyłączę się do ciebie i nie zginę podczas misji,
będę mogła wznowić swoje śledztwo. W tym celu potrzebuję nazwy statku, żeby móc znaleźć jej następną kryjówkę. Wybór jest prosty. Niewielka szansa jest lepsza niż żadna. Ten kodeks egzekutorów... Może ci się tak wydawać, ale to moja przysięga. Ścieżka korzyści bywa szybka i... Masz jakieś... Woluski kupiec, Pitney Ford, jest powiązany z tą sprawą. Najemniczki Zaćmienia planują go zabić. Wydobądź z niego prawdę. On może wiedzieć, jak... Okej. Muszę wracać na swój posterunek. I chyba pójdziesz. Dziękuję, Shepard. Więc mamy dzień, aby ona nie postanowiła, że sobie stąd pójdzie. Cholery zabierzskie. Podobno Zaćmienie może ci sprzedać. Dobra, chodź tu Pitney Ford. Witaj ponownie, ziemska istoto. Rozmawiałaś. Wiedziałeś, że nic o tym nie wiesz. To ostatnia szansa. O co ci chodzi? O nie. Opowiedz mi wszystko. Przemyciłem na Ilium substancję chemiczną, która wzmacnia moce biotyczne podczas walki. Jest też toksyczna. Być może zapomniałem o tym wspomnieć Zaćmieniu. Wygląda na to, że jesteś oszustem. Jedno i drugie jest prawdą. Ale za długo już jestem kupcem, żeby nie zwietrzyć potencjału. Zaćmienie przemyciło ostatnio jakiegoś przybysza, kobietę. Nic nie wiem o przem... Mam przepustkę, którą mi wydały, że... Weź ją. Ale uważaj. Każda siostra Zaćmienia musi popełnić morderstwo, żeby zasłużyć. W sensie mam tutaj windy podejść. Moja ulubiona część w Mass Effectie. Winda. Na szczęście nie są już tak krytujące jak w jedynce. Zauważono nas. Will fight? Yep, will fight. To był tylko jeden Loki? Nic więcej? To chodźmy dalej. Kurde. Fajnie, że zostały nam wszystkie te amunicje odpalone na brojach. Nie chciałoby mi się robić tego od początku. No dobra, wydaje się taką wiarę prostą misyjką. Po prostu iść do przodu i zabijać. Zresztą jak wszystkie misje w Mass Effectie 2. I nie trwają dłużej niż 20-30 minut. Dlatego się fajnie to nagrywa. Well shit. Zobaczmy, jak to działa. Nigdy nie odmówię sprawdzenia nowej broni. Ach. No? Myślałem, że tam na górę będę musiał pójść. Otoś tu jest. Nie? Nie rzucaj się? Fajnie, że masz pistolet Grom, ale... Udawałam, że tak, bo inne siostry Zaćmienia na mnie patrzyły, ale nie strzeliłam naprawdę.
Nie należę do nich, jestem nowa. Myślałam, że bycie najemniczką Elnorą to fajna sprawa. Ale nie wiedziałam, jacy oni naprawdę są. Dokonałaś wyboru, Elnoro. I przegrałaś. Pieprz się, suko! A mówili, że wszystkie musiały zabić, żeby ten... Daj mi strzelbę. Co nie w ogóle jest napisane? Szybkostrzelna strzelba z zabójstwem wśród kilku, ale nie efektowała na długi skuteczny, np. tarczą wyremetyczną, zostałaby się wyremetyczna. Okej. Wezmę to. Było powiedziane na początku, że stać się najemniczką, trzeba dokonać morderstwa. Czemu w ogóle ktokolwiek chciał jej wierzyć? Na poziom toksyczności, może są pójdę. Podoba mi się ta strzelba. Coś tu hakujemy, no dobra, skoro już mamy hakować, to hakujmy. No, dobra. I dwie niebieskie z takim śmiesznym tym. Tutaj jest, nie, to nie jest to. Zwykle pasjonujące jest to hakowanie, nie uważacie? No, jest. Dobra, ciśnijmy dalej. Te toksyny też mnie trochę denerwują, no ale... Dobra. To? O Jezus Maria. Idealne spowolnienie czasu, muszę przyznać. Dobra. Jak się tam dostać? Przydałaby mi się jakaś amunicja, tu nie ma nic. Ej, daj mi może pistolet. Pistolety jeszcze mam dużo naboi. Dobra. Zobaczyli nas. Śmigłowiec bojowy! Patrzę, że ten pistolet im nic nie robi. O, amo. Co zrobić z tym śmigłowcem bojowym? Przepraszam bardzo. Ej, shit, to jest... Fuck!
Nie podoba mi się ten śmigłowiec bojowy. Co ja zrobię z tym śmigłowcem? Czemu tu lata jakaś muszka? No nie wiem, no może ten śmigłowiec nie będzie jakiś sprawiał wyjątkowo duży problemów. Wreszcie widzieliście tej strzelby, znaczy tego karabinu cyperskiego w akcji, nie? No to już bardzo fajne jest to. No tak. Do tego to ja bym nie chciał strzelać. Naprawdę znowu ktoś zginął. O, ammo. A gdzie ten śmigłowiec bojowy? Fajnie, że nie muszę z nim walczyć, ale jednak coś mi mówi, że jednak będę musiał z nim walczyć prędzej czy później. No, mała Elnora jest już oficjalnie pełnoprawną najemniczką zaćmienia. Mundur zdobyłam wczoraj, kiedy zabiłam tego głupiego Volusa. Mała odległość, wybuchające kule. Całkiem rozwaliłam kombinezon tego małego gnojka. Już się nie mogę doczekać prawdziwej walki. Ale mi będą zazdrościć, jak wrócę do domu. Zabójczynią była Elnora. Twoje podejrzenia okazały się słuszne. Detektyw Anaya będzie tym zainteresowana. Tak, zabiliśmy ją, nie? Sejwik? No, jakiś boss? Takie wejście, że... Czemu ten Loki ma full HP? Mistrzynia? Naprawdę? Myślisz, że wam uwierzę? Nie są przeciwnicy. Wow, 100 kredytów. Wow. Dzięki za info, stary. Czemu te wszystkie skrzynki są wybuchowe? No, walczyłem z cięższymi przeciwnikami, muszę przyznać. Ale nie będę się czepiał. Nie, o co się czepiać zbytnio, nie? To jest dość łatwe, to dobrze. Może weźmy shotguna.
list przewozowy. Wynika z niego, że Pitney Force sprzedał zaćmieniu 2000 jednostek mina genu X3 i 600 jednostek czerwonego piasku. To nie jest informacja, której szuka Samara, ale mamy dowód, że Volus jest przestępcą. Detektyw Anaya na pewno się tym zainteresuje. Będziemy się tym martwić, jak... Aha, po prostu kredyty dostaliśmy za to. Bo sporo rzeczy tu ciekawych zdobyliśmy na pewno. I tu jesteś? Co się dzieje? Jestem biotycznym bogiem. Myślę o czymś i to się dzieje. Lękajcie się mnie, nędzne istoty, bo w mej osobie... Nie wiem, co brałeś, ale trzymaj się z daleka, a nie zastrzelę cię. Pożałujesz tych haniebnych słów. Tak, bałem się, kiedy Asari faszerowałem. Mogą się śmiać, kiedy się przewracam, ale nie wiedzą tego, co ja. Należysz do grupy handlowej? Kiedy byłem śmiertelnikiem, pracowałem z Pitneforem. Biedak jest na pewno przerażony. Nie zgłosił twojego zaginięcia. Pewnie nie chciał... Mam wrażenie, że Pitney woli pieniądze. Ha! Na jego lud spadnie moja sprawa. Cisnę łasę o ścianę. Ten chłopak nie potrafiłby nawet zawiązać sobie sznurowadę. A co dopiero walczyć? Rozerwę ją na strzępy. Moja biotyka. Do ataku? Zło wrogi wiatr. No co ja mogę? I zrobi chłopak co chce. Wszystko. Nawet animację mamy w związku z tym. Co to miało być w ogóle? Wszystko się popsuło, odkąd pomogłyśmy tej plugawej istocie w ucieczce. Najpierw pojawia się egzekutorka, a teraz ty. Przynajmniej trochę się rozerwę, kiedy zamienię twoją głowę w mokrą papkę! Co za to, żebyśmy nie walczyli ze sobą, po prostu podasz mi nazwę statku. Zauważono nas. A, rozumiem, że to jest odmowa. Kiedy więc zdążyliście zjechać pół bariery? Guzik widzę przez ten dym. No. Można powiedzieć, że kurde, te walki są coraz trudniejsze, nie? To hakowanie też było mega trudne. Kręć tu stare poszły. To musi być statek, którego szukała. Wrócimy na posterunek i podamy jej nazwę, czy najpierw sami się rozejrzymy? Mamy czas. Jest tu coś w ogóle do rozglądania się? A, trzeba było kliknąć, żeby wrócić na posterunek, to nic nie ma więcej. Tak.
Aha, dobra. Ale chyba tak tu nic nie ma ciekawego, nie? A, wróćmy do portu kosmicznego. Wracamy na główny plac portu kosmicznego? Chodźmy. Nie, bo chyba ta opcja, żebyśmy poczekali trochę w żadnym portu kosmicznego. Samara. Nara. Na for. Dziękuję. A tak, z czystej ciekawości. Kiedy oboje tam... wiemy, że przez ten... Absolutnie, ziemska istoto. Oto list. Następnym razem, kiedy... Bardzo trafna uwaga, ziemska. Kiedy byłam młoda, chciałam być egzekutorką. Jak chyba każda na serii. Gliny tego nie potwierdzą, ale to siostry zaćmienia rządzą na tym terenie. Jeśli masz coś, co Imponujesz mi, Shepard. Jesteś wolna, egzekutorko. To był zaszczyt gościć cię na moim posterunku. Normandia znajduje się w pobliżu głównego placu handlowego. Do zobaczenia na pokładzie. Muszę zaprzysiąc ci służbę, żebym nigdy nie musiała wybierać pomiędzy twoimi rozkazami. Na kodeks będę ci służyć, Shepard. Twoje wybory są moimi wyborami. No, spoko. Nigdy nie sądziłam, że zobaczę... Jeśli zmusisz mnie do zrobienia czegoś wyjątkowo niehonorowego, być może będę musiała cię zabić, kiedy zostanę zwolniona z przysięgi. Czy teraz musisz robić... Przysięgłam ci wierność. Nie wyobrażaj sobie, że to znaczy coś więcej. Wrócimy na twój statek? Muszę porozmawiać z tą. Dziękuję za uwolnienie mojej dzielnicy od Samary. Będę mogła opowiadać wnuczkom, że spotkałam egzekutorkę. A dzięki tobie mam w ogóle szansę... Ten dowód wskazuje, kto jest mordercą. Jak widać, praca policjanta nie Zapamiętam tę radę. No dobrze, co tam masz? Interesuje. Ręczy za Shepard i wszystkie dostarczone przez nią dowody. Przyjmuję osąd egzekutorki. Nie masz zbyt wiele uroku, ale wykonujesz swoją robotę, a ja nigdy nie słyszałam o tej Elnorze. Z tego, co mówisz, dopiero... Dobrze, wystarczy już tych gratulacji. Ciągle mam tu szalejące wskaźniki przestępczości. Chyba wsio. Okej. Zobaczmy. To nasz cały team ma do powiedzenia o nowej członkini naszego zespołu. Egzekutorce Samarze. Jacob. Witaj na Normandii, Samaro. Dokładnie przestudiowaliśmy twoją charakterystykę. Myślę, że dzięki swoim umiejętnościom będziesz wartościowym nabytkiem dla drużyny. Dziękuję. To cenna pochwała, zwłaszcza od organizacji takiej jak wasza. Do naszej misji potrzebujemy jak najwięcej doświadczonych uczestników. Wciąż nie wiemy, co nas czeka, kiedy zaatakujemy zbieraczy. Będę przygotowana na każdą ewentualność. Gdzie my cię zakwaterujemy? Najbardziej odpowiadałoby mi miejsce z widokiem na bezkresną pustkę. Umieść ją w sali obserwacyjnej na pokładzie trzecim. Dziękuję. Muszę pomedytować nad tym, co się dziś wydarzyło. Okej. Egoizm plus 2. Ciekawe. Dobra. Drużyna wygląda, mój poziom egoizmu. Wolno rośnie strasznie. Tylko czy uda mi się dobić do maksa. Przypuszczam, że będzie bardzo ciężko. Cóż, mało to ciekawego. Przebicie pancerza to mogło być dobre. To mogło być spoko, Tylko nie, mogę. Pancerz. To mogło być spoko. No, jakieś średnie sobie. Potrzebuję dużo platyny, prototypy. Ciekawe. Dobra! A więc. To by było tyle. Jeszcze będę chciał pogadać z Jack, ale to z Jack pogadamy już w kolejnym odcinku. W obecnym terminalu jest nowa wiadomość. I przeczytamy tę wiadomość. To było tyle w tym odcinku. I. Ponownie. Oceniajcie, komentujcie. Co potrzebujecie, udostępniajcie. Cokolwiek. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa.